Siema, siema, krótka jest piła, jeśli nie chcesz wyglądać tak. Tylko tak, no to po prostu lecisz z tematem. Wpłacasz z kodem Żaba YouTube na Hellcase'a. 10% bonusu dostajesz? Dostajesz. 70 centów dostajesz? Dostajesz. 5 kilo marchewki dostajesz? Dostajesz od Żaby. No i bajabon. Siema, no siemaneczko mordy, z tej strony Żaba, witam was na kolejnym odcineczku z Hellcase'a na moim kanale. Przypominam oczywiście o godziku promocyjnym Żaba YouTube, 10% bonusu do doładowania, 70 centów na start oraz o konkursiku aktualnym na 6 skinów. Mało osób bierze udział, 6 osób, link macie w opisie, $199, prawie 200 ogólna cena. Nagrył takie fajne skinki, tutaj macie inny kodzik, 2 dolarki trzeba, żeby bić, link jest oczywiście w opisie. Chciałbym pozdrowić serdecznie Dawasika, podziękować za propozycję dzisiejszy odcinek, czyli skrzyneczki za wartagi. Wartagi jest to taka waluta na stronie, która tutaj jakby wpływa do naszego ekwipunku za jakieś tam wypełnianie różnych akcji, otwieranie skrzynek, jakichś tam agentów tutaj można sobie wykupić w ogóle, ja też tego nie widziałem, z codziennego bonusu, z uzupełniania środków czy przy lodowaniach. Też bardzo tutaj nie ogarniam teraz tych wartagów, bo widzę, że tutaj się troszeczkę sporo dzieje, no chociażby jakieś misje tutaj widzicie, ja sobie odebrałem za połączenie maila, jakąś tam wymianę dwustopniową i tak dalej. Tu też możecie chociażby tła profilu sobie kupić, możecie też brać udział w losowaniu, kupujecie sobie jakichś agentów też ogólnie, tutaj widzicie, trafiacie agenta i ten agent poszczególny, sobie kupimy takiego agenta i poszczególny tutaj agent, zobaczymy, poznikały nam te agenty, który nam się trafi, a trafi nam się agent taki i dał nam 20 4 wartagi 24 godziny. A, bo on kopie jakby takie, to taka koparka, kurde, wartagów. Ej, to w sumie spoko. W sumie spoko, dobra. Ale przejdźmy do tematu głównego, czyli do właśnie otwierania skrzynek za wartagi. Nam się udało tam 2181 przy okazji wartagów uzbierać, nawet nie wiem kiedy, nie zwracam na to uwagi. No i tak, myślę, że możemy sobie przetestować dzisiaj te 4 skrzyneczki, te tutaj... takie dość tanie te skrzynki są za wartagi, też pewnie tutaj możecie w ogóle dać w komentarzu, ile wy macie wartagów. I co? I zaczniemy od tych 4. Jak uzbieramy wartagów więcej, no to obiecuję, że pociśniemy sobie po prostu odcinek jakiś ciekawszy. A, wartagi w ogóle mają wziąć do siebie, że mają skrzynki takie tutaj, że albo jest 1% szans właśnie takiego skinka lepszego, albo 99% na słabszego. Myślę, że co? Pojedynczo na pewno nie ma sensu otwierać. Po 5. Może po 5. Zobaczymy 5. Otworzymy sobie 5 razy. Czy nam chociaż raz tutaj wypadnie? Potem możemy w sumie machnąć 10. Teraz nie wiem, czy sobie w ogóle tutaj odpowiednio policzę, żeby nam starczyło na to wszystkie skrzynki. Póki co mamy 5 forestów do depad, otworzymy jeszcze raz tutaj. No chyba będzie nam potrzebne więcej tych wartagów zebrać, tylko ten agent niech tam kopie zajebiście i będzie wtedy kok, bo wtedy tych wartagów będziemy mieć więcej do dyspozycji i ciekawsze, jak zrobimy, obiecuję wam to. Powodzenia, no nie wygrałem rzadkiego przedmiotu. W ogóle tu przychodzi info od razu takie, nie? Czy wygraliście rzadki przedmiot, czy nie. Mamy też Energy, klub Energy 2000 Katowice. Wbiłoby się, kurde, tam zajebiście na balet. Także jakbym kiedyś był w ogóle, jak ktoś jest tutaj z okolic Katowic, by to miał rzeczy napisać, bo w tamtych rejonach czasami rybnika, czasami się pojawia, nie? Mamy tutaj tak, Anubis i Predatorkę. No i czy Energy tu okaże się troszeczkę lepszym potencjałem, czy potencjał jest taki sam w sumie, nie? Ale czy nam coś tutaj zaprezentuje pompka? Pompka, jajaj, ten Anubis tu bliżutko był, ale nie dało rady. Nie dało rady, trzeba spróbować ponownie. No nie ukrywam, że trzeba mieć troszeczkę szczęścia, żeby na tych wartagach też wyjść na plusik. No i co, konkurs na topkę? Dzisiaj chyba już ruszy, miał ruszyć wczoraj. Kurde, zapomniałem, kurde blacha. Musicie mi wybaczyć. I w ogóle na Discordzie będzie konkurs. Jak wrzucam ten odcinek, wy to oglądacie, to ten konkurs się właśnie pojawił. Jest to konkurs na bono do Żabki za dyszkę. Także spoko, nie? Tam znalazłem taką starą stronkę, gdzie miałem jakieś tam fundusze i akurat się udało tutaj, nie? No i teraz tak, tu mamy Neonorkę i mamy Gunsmoke'a. Obawiam się, że tu może być ciężej. W ogóle kurde, jak ja otworzę 5 tych skrzynek, to już tych wartagów mam mało zostanie. 10 nie otworzymy, możemy otworzyć 5 tych Helixów. Powiem wam, że chyba nie, chyba troszeczkę zmienimy zasady, więc tutaj dzisiaj te dwie najtańsze pójdą w obieg, a jeśli więcej uzbieramy tych wartagów, to po prostu te kolejne, tych agentów do kopania muszę zatrudnić, żeby tam szybciej kopali. W ogóle tutaj, co ciekawe, już ta skrzynka za 21 tysięcy wartagów, no to ona ma same skiny, nie? Same skiny, no też 21 tysięcy wartagów, żeby zebrać troszkę, trzeba na pewno czasu tutaj. Skrzynka Szok jeszcze jest, Dziszok. Dziszoka mam fajnego na łapie. Szok to taki pro player chyba był, nie? Tak mi się kojarzy coś. W sensie, tutaj kurde, drop to fajne skiny, nie? Też to fajne skutki do trafienia.
W ogóle Phantom Odyssey, no to najsłabsze potencjalnie dropy są spoko, no ale też te 5000 zebrać troszkę trzeba, nie? Dobra, nie będziemy, a czekajcie, Inspiration, dwa, nie, bo to jest mała szansa. Zrobimy tak, że przyjmiemy sobie tej energii i otworzymy 20, 10, dwa razy tą energię, po 10. No i zobaczymy. No i może tutaj ten Legion of Anubis, czyli na przejrzy clickbaita daję w tytule, bo dajesz clickbaita. A co dałem taki tytuł, bo co sobie mogłem tytułu nie dać? Fajny, prawdziwy tytuł dałem byku malinowy. Predatorki same, kurde, Adidas Predator buty kiedyś miałem, ale wolę tutaj, żeby nam wypadł Legion of Anubis, oczywiście, zdecydowanie, nie? Ostatnio przeglądałem komentarze na moich filmach przez 7 lat, które się zmieniło w tym czasie, to jest hit. Nie oglądam sobie te filmiki, przeglądałem, no i bajabong! No nie udało się, nie udało się dzisiaj zarobić, niestety, a miało się udać, a się nie udało. Nie mamy wartagów już więcej, ale mamy nowy event na stronie. I też na pewno zrobimy oddzielny event poświęcony tutaj, z ogólnie zobaczymy, dawno nie byłem na evencie tutaj. Co my tu mamy? Musimy takie zbierać jakieś, to są takie lampeczki, lampiony, coś w ten deseń. No oczywiście, jak sobie je uzupełnicie, jeśli doładujecie odpowiednią kwotę, to te lampeczki dostajecie. Pierwsza sprawa. Druga sprawa to oczywiście otwieranie skrzyneczek tutaj. Tu macie pokazane szanse procentowe na drop tych tokenów, czyli to tokeny, kurde, nie? No i to pierwsza sprawa, nie? Mamy koło wydarzenia, czyli można sobie kręcić tutaj kołem. To jest bardzo fajne, na pewno będziemy w tym brać udział, będziemy kręcić tutaj tym kołem, tak? Skarbiec tokenów. Czyli wrzucamy sobie tokeny i dostajemy za to pewnie skinka jakiegoś, dokładnie tak. Mamy też Face It, konkurs na Face It, kup skrzynię, otwórz skrzynię i bierz udział w siubach i wyrywaj część puli. No to spoko też, nie? Generator skinów, czy generator skinów, to nie jest to co mówiłem wcześniej, najlepsze generacje, albo i to. Czym się różni skarbiec tokenów? Czekajcie, zaraz zobaczymy. Skarbiec są ciekawe, że wydarzenie może zeponować i więcej tokenów. A, to tu jest taka kurde... I tak jak, nie wiem jak to nazwać, jak ja rzucam tokeny, nie wiecie co, taki może jackpot, coś w tym stylu, nie, no nie wiem jak to sobie nazwać. Tu jest w takim razie generator skinów, no i sklep wydarzenia, czyli można sobie po prostu kupywać za tokeny jakieś tam odpowiednie. Ktoś nie lubi jakiejś takiego nitki, wiecie, tutaj adrenalinki, to sobie po prostu kupuje i ma, tak, i tyle w temacie, co tu więcej godać, nie? Dobra, weźmy sobie najtańszą szynkę za 2 dolarki, akurat się fajnie składa, bo 2 dolarki to jest kwota, którą trzeba do konkursu. Więc akurat 2 dolarki doładowałeś, wziąłeś udział w konkursie, zajebiście na 6 skinów i otworzyłeś szynkę. I nic jak nagać się trafił, no to byś już mi zadowolony był, chłopoku. Wolałbyś coś lepszego, aczkolwiek 1.53 też nie jest najgorzej. Otworzymy jeszcze sobie to, ojojoj, neonatka byłoby fajnie. Mamy tutaj Franklin. Franklin, czyli żółw Mbappe, Franklin nam się trafił i co? I tutaj 1.10, może 5, otwórzmy 5 od razu. Ciekawe jest w ogóle 23% szans. Ja muszę jakąś szynkę otworzyć, gdzie więcej byłoby szans na te tokeny, kurde blacha wam powiem. Cyber Shell, Trigger, Discipline, same pistole, 8.86. No kurde, jeszcze raz otworzymy, już ostatni. Później sobie przejdziemy do innej skrzynki w ogóle. Trigger, Discipline, no i Cyrexik tutaj wpadł i Fobosik, czyli tu już będzie przyjemnie, tu może być już ponad dyszka. A, Battle Scared, Well Worn, niby startraczek, no dobra, nie? Weźmy sobie tak, jeszcze raz tutaj przejdźmy na stronę wydarzenia i ja chcę sobie, nie tutaj, ja chcę sobie zobaczyć, nie, to było tu, na stronie głównej, tylko skrzynki. Gdzie jest najwięcej procent szans? 67, 65, byśmy sobie pozbierali, tu 99, nie? A dobra! Weźmy sobie tu 93, no jedną skrzynkę otworzymy, musi nam token wypaść. 93% szans, może też fajny skinek. Prince, pytanie jaki stan, bo to dużo tutaj będzie miało znaczenia, jaki stan ma ten Prince, a stan ma Soundtrack Factory New i 5 tokenów, no i pięknie widzowie. Dziękuję, dobranoc, sprzedajemy skinka, mamy fajny profit zrobiony, więc jak nie na wartagach, to tutaj zarobieni jesteśmy. No i to pozwala na to, że sobie możemy, a nie, nie otworzymy sobie jeszcze jednej, bo w takim dropie trzeba zmienić skrzynkę. Zawsze tak robię. No to na Fafnir Mifika, 120 dolków. Na razie tylko dwa takie dropy, nie? Czy mało kto otwiera, no też nowe skrzynki, nie ma się co dziwić. 99% szans, no tu musi wypaść nam token, ale też fajnie jakby jakiś ciekawy skinek. Musiałby być Star Trek, naprawdę solidny stan, ale to nie będzie to, na cośmy polowali. No tu już 23 dolki, no właśnie. A co ciekawe, nie dostaliśmy tokena. Czyli 1% szans akurat było na tokena, a my nie dostaliśmy, więc no tutaj już dość pechowo, porównując do poprzedniej skrzynki, nie? Dobra, przejdźmy sobie jeszcze na te inne skrzynki. Co tu mamy? W ogóle tam w stat tracku widziałem, że jest dużo procent szans na trafienia, 67, no otworzymy pojedynczego. Jakoś mi się pojedynczo lepiej otwiera te skrzynki, będziemy trwać pojedynczo, wam powiem, ajajaj.
To są inne emocje, inne w ogóle. To całkiem jest inaczej. Tyle mam do powiedzenia, nie? 2.30, no Star Trek wiadomo, nie? No nie dał się, nie dał, dał się jakiś token. No troszkę pofarmimy te tokeny. Dałem też dużo czasu, dzięki, dzięki, stój, to... Jest! Jest! No i pięknie, jeszcze w Star Treku, to jest kostu dolków. 45, bo Battlescare, ale jestem tak zadowolony. Ładne zakończenie, pięciokrotny profit. Trzymajcie się, byki, do następnego. I co? I siemano, nie?